can kill the lights, you can draw the blinds. My heart shackled down, bound to your bed. Can you stay a while? Keep me by your side. Fill my scattered heart, fix me, I said. We could lay here underneath the river. If I stay, if you stay. We could stay here underneath the river. If you stay. Zobaczcie, co tu mamy. Amazona 2,5 metra pożyczonego od Daniela. Kiedyś na niego mówiłem wujek. Rodzice dobrze się z nim znali. W sumie nadal mówię jak wujek. O, mamy tutaj faceli, resztkę faceli, bo siał na poplon. Wysypę to na plandekę. Widzicie, grabki. Oryginalny siewnik 30-letni, nic nie malowane. Czekajcie, Ola dzwoni. O, Daga. Dobra, tak, znaczniki działają. Sobie tu reguluję łańcuchem. Fajna sprawa w sumie. Musiał sobie wystawić. Będę chciał zrobić ścieżki technologiczne w tym roku na 10 metrów szerokości. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. I tak, co, z rynienek sobie sypiemy pierw facelię. Podniosę tego sprzęta. Niestety opada podnośnik, nic się z tym nie zrobi. Dobra. Wezmę sobie plandekę. Widzicie, miałem nagrywać z uprawy, ale nie nagrywałem. Nawet, że się to ładnie uprawiło, jak na tą technologię, co ja mam możliwość stosowania, to naprawdę jest dobrze. Tu niestety lepiej się nie uprawi, bo są bryły straszne i tyle. O. Dobra, sobie plandekę rozłożę i sypiemy tą facelię. Daniel będzie oglądał, jak będę, jak sieje, no pewnie, a czasami zerka na filmiki. Opa. Jedziemy sobie na tutaj. O. Więc tym się chyba tu otwiera korytka, jak się nie mylę. O tak, i się sypuje. No, widzicie? Się kurzy facelia. Jeszcze wezmę pędzel, zaraz jak idzie, wydmucham wszystko tak, jak należy. Tam wujek. A co tam czyścisz? No, facelia to była za. Aha, jako poplon. Sypuję na plandekę. Dobra, czyścimy sobie ten siewnik. Jeszcze sporo faceli tu jest. Podniosę się trochę. Robi robotę. Pędzelkę powinienem to czyścić, no ale nie chcę mi się szukać. Środka mam pod ręką. O, zobaczcie, taka suchutka, jak się kurzy. No, sypiemy otworki i będziemy. Pato zaraz przyjdzie, tu będzie ze mną jeździł. Chcę zobaczyć, jak to, jak ta technologia się prezentuje. Kabele się wymałem, proste w obsłudze jest, także. Także co? Macie tu nie po niemiecku wszystkie. Czy to jest D4 typ 25. Nie wiem, ile kosztują takie, szczerze, nie mam pojęcia. Musiałbym sobie zobaczyć. Zobaczcie, skrzynia orgina, no nic nie malowane, niesamowite to jest, że tyle lat, oczywiście pod wiatą wszystko stało, tyle lat i to się trzyma. O kurde. Będę chciał sobie wymierzyć jeszcze ścieżki technologiczne, żeby znowu nie gnieść zboża. Będę miał to równo, będę jechał sobie, nie musiał się przejmować,
czy kurde dobrze sieję, czy pryskam na wóz, czy opryz jakiś robię. To nie robota taka, kurde. Musi być elegancko. O, dobrze tu wyczyścimy skrzynię. Skurczybyk, ale podnosi. Opa. Zobaczcie, ile się sypało. Sobie pootwieramy. Dobra. Tu można, są ustawienia na 50% można zamknąć, a można 25%. I tak sobie można ustawiać wysiew. Dobra. A ta przyjdzie, to zgarniemy tą facelię do wiaderka i sypiemy ją. Opa. Dobra. Dobra. Powinno być ok. Powinno być ok. Sobie odjadę i opuścimy siewnik. O, jest ok. Można zgasić. Korytka, wszystkie są ok. Dobra, sprawdzimy te znaczniki. No, coś tam robi. Będzie można popuścić łańcuch i wysunąć go. Dobra. Wyczyszczony. Sobie tu opuścimy te grabki. Będzie wygodniejszy dostęp. Możesz ty. Piękna sprawa, jeszcze ciężkie. Dobra. Uważymy. Dobra. Się prezentuję. Czekaj, czy mogę? Mam w jedną stronę tylko. I otwieranie klapy fajne. Jest ok. Dobra. Ja sobie zbieram to. I co? I zaraz się widzimy z powrotem. O, zaprawa Omnix. Przyszedł pomocnik. Jeden i drugi. Pomocnik. Doradca. Obserwatorzy. No. Muszę sprawdzić. Nie? Muszę sprawdzić, ile to na. To przerabiali. O. Tam to już wyszło bokiem. Skrzydło. Jak ja już to przypomnę, to wszystko to. No jest, ulotka. Ile? Instrukcja. Ja by ci to przyszło ręcznie zasiąść, to byś od razu powiedział dziękuję, poddaję się. Siało się ręcznie. No ja cały czas się siało. No. Pleśni. No wszystko, no. Nawóz i potem... Przygotówka, nawóz, później... No jak teraz jest taka technologia, że... Później pod zboże z powrotem, nawóz. Podsiać kurde na wiosnę, nie? Było, naprawy tak. To jest zaprawa, a nie. Pasuje? Ile dajesz na hektar ziarna? 170 kg. No po co więcej? Taka obsada wystarczy. No, dobra pszenica. Ale u nas mimo takich sił kiełkowania, no nie? No nie, zawsze siła kiełkowania spadnie. No i co, długo to się robi, kurde? Już kolor zmieniła i... To jest na 100 kg. Drugie resztka będzie na drugą raz wymieszać i... Dobrze to wymiesza i... No. 400 mm na... jak to się mówi? Czyli to jest to ziarno? Które to jest to ziarno? To jest facelia. Wszystko ziarno? Całe wszystko? Tak, to jest wszystko. Sieje się parę kilo na hektar. No i
potem się to przyoruje. To on jeszcze będzie przyorował teraz? No, zora to wszystko i... Już zora? No ja miał dzisiaj orać, ale nie miał czasu. Ale to ten syn czy Daniel? Tak. Syn robi, bo Michał mówi, Daniel to nie ma czasu. Daniel to robotę ma, wiesz. No tak, on robi na tych autostradach. No. Cały czas pod wykonawcą był. Tak. No a tam brygadę swoją. Dzisiaj zbierali ziemniaki całą brygadą. Gdzie? Pracowniki przyjechały jego i... No gdzie? W ten. No tu u Daniela. Daniela zbierają. Przyjechali pracownicy i chyba w 6 zbierało albo w 7. Ja tyle zbieram. Co u nas. Moment. 3 godziny. Nie, jeszcze. No polałem i zobacz. Wymieszałeś i... No zmieniłem. Wystarczy. Wiesz, tylko o ziarno było. No. Ziarno. Ale jest. To jest... Gdy się kurzy na ziane, to nie przeszkadza. Co wkiełkuje, to wkiełkuje. Tak jeszcze słabo omucił. Sita liche już trzeba wymienić. Sieczkę, noże do sieczkarni wymienić, bo też nie tnie sieczki. Słabo sieczkę, no nie. O, tragicznie. Tragicznie. No, teraz to idzie. Jest inna, wiesz, rozpryw jest inny. No, widzisz. Dobra, poczekaj. Ale to kurde w nosie kręciło, no nie Zbyszek, to w proszku. Tak, w proszku to jest. To w nosie kręciło. No, tak. To kręciło kurde w nosie. Tu masz. Dobra, starczy. Jeszcze białe ma. To było no to całe z tego, żółte, no to. Całe różowe, to nie może tyle być, przecież jak wypryskasz całe, to. Nie, no ja to. Za dużo siła będzie. To nie jest zaprawiarki takiej jak zaprawia specjalnie, to zna ty tego pryskiwacz. Cała jest żółta, że całe, może no to... aż całe było różowe było, nie? No to proszkiem, kurde, a proszek to ci gówno dawał za przeproszeniem, bo ci nie ochronił ziarno tak na razie. No i starczy. Przelałeś to z tego? No. Już nie łapie, tylko się zatkało się. Może, już nie pryskaj, bo za dużo jest. No to na 100 kg ziarna, a tu jest ze 30. No, elegancko. Idę po komary gryzą. Dobra, jedziemy, robimy próbę pierwszą. Przejedziemy raz. Ładnie. Zobaczymy, czy będzie dobrze siało, czy nie. Czy będzie ubywało. Grabki z tyłu robią robotę. Się pewnie będzie zapychać w dziadostwo. Dobra. Sprawdzę sobie, czy widać zboże, czy nie. W tych rajkach. Czy nie leci, czy leci, czy nie leci. Zasypuje. No coś tu jest. Kurde, dość głęboko idzie. Przypchało mi się już. Trzeba będzie do góry podnieść i cofnąć. Ale się zapycha dziadostwo. Przymyszy wszystkie dają. Dobra. Trochę i...
nami tam spadnie całkowicie jeszcze. Kółko się kręci. Zboże ładnie idzie, 174 kg wyszło z próby, kręcone jest groszami, ustawione jest na 175. Zboże trochę lżejsze, ale głęboko musi iść, jak nie widać. Kurde, podoba mi się. Tu jest. A może by te znaczniki uruchomił? A dupie. Dobra. Amazonka robi robotę. Zobaczymy, jak zejdzie zboże, jaki będzie efekt. O, ale ładnie wygląda. Jak będą takie równiutkie ślady, bo co? Po czym? Takie równiutkie ślady, takie paseczki fajne poza siebie, zadowolony. A tu się kurde pcha dziadostwo. O. Widzicie? Stał się psiał, miałem jechać dzisiaj coś nagrać, a tu widzicie, że nie było czasu. I tak kurde. Będziemy siadać jeden za drugim. Cześć, siemanko. Następnego dnia w sumie, bo mi się kamerka rozładowała ostatnio. Zacząłem nagrywać, nie wiem czy będzie ujęcie czy nie, bo nie patrzyłem jeszcze. Jest poniedziałek, 21. Jedziemy z tym polem teraz, widzicie. Znacznik sobie elegancko daje radę, powiem wam, siałem tam do wieczora, w sumie już w nocy tak naprawdę i szło to elegancko. Piotruś przyjechał do mnie, będzie na, bo nagrywa wam ujęcia z boku, jak ciapek sobie jedzie z ciemniczkiem. Zobaczycie, jak to jest, no na razie się nie zapycha nic, elegancko sobie idzie. Znacznik wyznaczy nam, gdzie będziemy jechali przednim kołem. O, chyba znowu nas do dołu ściąga. Najgorzej, no bo lekki przód i ściąga ciągle do boku. Ciągle ściąga, tu nie lubię przy granicy siać. Nieprzyjemnie się sieje. Dobra, jedziemy dalej. O. Siewnik Amazon ED4. Nie wiem czy mówiłem. Zaprawiłem sobie teraz zboże, znowu jeszcze
jeszcze jak to idzie z boku. Zjeżdżamy już, odstawiłem siewnik pod wiatę i co, obsiane wszystko na razie, ten kawałek co orałem, to jak uprawię, to może w listopadzie zasieję pszenicę, ale nie wiem czy jarą, czy nie, zobaczymy jak to będzie. I co, dziękuję, że oglądaliście, rzucę Piotrusia ujęcia z dźwiękiem ciągniczka, jak sobie pracował elegancko, także my żegnamy się, pozdrawiamy. A pozdrawiamy i subskrypcję. Łapki przede wszystkim, bo to się teraz niestety masakrycznie liczy. Tak jest. Tak pole wygląda po siebie, jedno i drugie. Robią robotę te krawki. Nie tylko. Tu zostawię na razie ciągnik. Nikt mi nie będzie. Dobra, trzymajcie się, pozdrawiamy, cześć.